faktycznie zaczął się trochę wcześniej, no bo pod koniec już czerwca były bardzo wielkie upały. Teraz troszeczkę się ochłodziło, lecz dalej, jak widzimy, jest bardzo dużo ludzi, to znaczy teraz troszeczkę mniej, ale myślimy, że w tym roku frekwencja dopisze. Zielona strefa, ta najmniejsza, jest to Brodzik. Służy tylko dla dzieci pod opieką osób dorosłych. Czerwona strefa jest dla osób, które nie umieją pływać. Ona sięga do gdzieś do 1,20 m. I żółta strefa dla osób, które umieją już pływać. To jest gdzieś od 1,20 m do 1,70-1,80 m. Zachęcamy właśnie, żeby tylko w tym okręgu, w tym strefie wyznaczonej pływać. Jak ktoś wypływa po prostu z brzegu, musimy upomnieć i po prostu skierować na odpowiednią strefę. W budowie jest altana duża. Tutaj widzimy chodnik, który jest pociągnięty właśnie od Woprówki tam spod strony mola aż do końca plaży. Będą jeszcze przymierzalnie, będzie jeszcze strefa taka do wypoczynku. Duży tam jest taki altana do grilla, do przyszłości być może tam planujemy jakieś karaoke, jakieś imprezy. Sezon będzie trwał 2 miesiące przez nasze wakacje, czyli do końca sierpnia będzie jeszcze otwarty klekot, można pływać i w weekendy prowadzimy wynajem kajaków, rowerków. Zapraszam wszystkich, którzy chcą właśnie pozwiedzać tutaj klekot. Bardzo są ładne widoki, las, świeże powietrze dla wypoczynku, dla relaksu, dla zdrowia. Co tydzień są badana jest woda przez sanepid, jest sprawdzana, jeśli woda jest niezdatna do pływania, zakazujemy pływania, informujemy o tym, ale zazwyczaj tu jest bardzo czysta woda i jest zdatna do pływania, spełnia wszystkie po prostu normy. Thank you.